Witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie w 12 odcinku z Farming Simulatora 22 z serii. Zaczynamy od zera na mapie No Man's Land. Ja jestem Yuken i zapraszam Was, moi drodzy, do wspólnej podróży, bo dzisiejszy odcinek będzie bardzo, bardzo pracowity. Będzie nas czekało naprawdę wiele pracy i będę kontynuował to dzieło, które zacząłem w poprzednim odcinku, a wpadło mi do głowy coś naprawdę szalonego. I tutaj, drogi widzu, który pytałeś lub pytałaś, drogawicko, czy odpuszczam tą serię, no ale aż absolutnie niczego nie odpuszczam, moi drodzy. Po prostu akurat stworzenie tego konkretnego odcinka zajęło mi dużo, dużo czasu, ponieważ było dużo pracy. Zobaczycie to w tym odcinku, także nie spoileruję, koniecznie oglądaj do końca. I drogi widzu, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem. No i nie zapomnij subskrybować mojego kanału. My, moi drodzy, zaczynamy od farmienia kasy, jak zawsze, jak w każdym odcinku, no bo nie mogłoby być inaczej, bo zawsze najpierw farmimy kasę, a później robimy wielkie inwestycje, ale ja tu nie mogę patrzeć na to, co popsułem, no bo troszeczkę ostatnio przebudowywaliśmy. Czy dobrze, czy źle, to już możecie napisać w komentarzach, aczkolwiek już Wam mogę powiedzieć, że mam pomysł, żeby te szklarnie jeszcze przebudować, ponieważ można je bardziej upchnąć. Tak, drogi widzu, można je upchnąć, bo jeżeli już nie będę dostarczał wody, a włączę automatyczne nawadnianie, czego jeszcze raz włączam, za chwilę wyłączam, to już wyjaśniam, że jeśli chodzi o szklarnię, w tej chwili automatyczne nawadnianie włączam wtedy, kiedy naprawdę jest dużo roboty, jest zapieprz i no nie mogę sobie pozwolić na uzupełnianie, natomiast staram się wyłączać, aby też jeszcze przy takich zarobkach i przy takim rozwoju, no gdzieś tam przyoszczędzić na tej wodzie, no bo przy takiej ilości szklarni sam, drogi widzu, rozumiesz, że robi się niezły pieniądz na tej wodzie, a żeby być milionerem z prawdziwego zdarzenia, to trzeba mierzyć siły na zamiary, trzeba też dość ostrożnie podchodzić do kwestii wydatków, także my tutaj bardzo ostrożnie do tego podchodzimy, ale myślę, że już przyjdzie taki moment, w którym będę chciał mieć z tym spokój. Szkoda, że nie będą mi się same ze szklarni te produkty sprzedawały, aczkolwiek mogę to przecież ustawić. Mogę to, moi drodzy, ustawić, że ta sprzedaż będzie automatyczna, co oczywiście będzie mnie kosztowało 10% niejako tej wartości sprzedaży, ale jeśli już będę miał dużo do roboty, to mogę jak najbardziej tą automatyczną sprzedaż sobie ustawić. Na razie tego, jak widzicie, nie robię i nie, żebym był pazerny na te 10%, tylko sami widzicie, jak z tych kursów te pieniądze przybywają. Chciałbym też uniknąć takiej sytuacji, że będzie wlatywała kasa, a wy nie będziecie wiedzieli z czego. No myślę, że to jest jeszcze taki etap, w którym no chcę, żeby te wszelkie moje zarobki były w 100% transparentne, dlatego też na odcinku pokazuję Ci, jak coś sprzedaje. O, pierwsza gleba, pewnie nie ostatnia w dzisiejszym odcinku. No nic, pozdrawiam Cię, drogi widzu, serdecznie, ale mamy mały problem, Houston, mamy problem, bo no właśnie, nie mogę, kurczę, wysiąść, także chyba tutaj bez moda się nie obejdzie. No tak też właśnie niestety myślałem. Musiałem się wspomóc modem i postawić pojazd na kołach całkowicie, bo inaczej tego by się już nie dało zrobić. No czasami te mody, jak widzicie, sporadycznie stosuję. Dziś też będę je stosował, o czym się później przekonacie, bo też, no, też są rzeczy, które są ważniejsze. No, są rzeczy ważne i ważniejsze, natomiast myślę, że nikt z Was, moi drodzy, nie będzie miał mi za złe, bo mogę Wam powiedzieć, że to, co dzisiaj widzicie w odcinku, no zajęło mi tak naprawdę nagranie tego i zrobienie pół dnia. Nie mówię już o kwestii montażu, mówię o samym wykonaniu tego w farmingu. Wy to widzicie naprawdę w wielu przebitkach. Jeśli chodzi o kasę, no to tutaj Wam pokazuję wszystko, ale jeśli chodzi o te czynności, które będziemy dzisiaj wykonywali, to naprawdę będziecie to mieli mocno pocięte. Ja już mocno walczyłem ze sobą, żeby nie przysnąć, bo no zobaczycie, co ja tutaj dzisiaj będę robił. Zobaczcie, ile miotku nam się w ogóle wyprodukowało. Także no te ule mają sens. Mają sens. Tak jak mówię, nie mam na razie pomysłu na zużycie miodu w innej postaci, jak tylko sprzedaż tego miodu, więc będziemy go na razie po prostu sprzedawali. Myślę, że opłacalny biznes na nim będzie, bo wleci nam, moi drodzy, na tym miodku, no, 50, tam 3000. Nie jest to dużo za tyle palet, no ale zawsze coś do przodu.
zawsze, moi drodzy, coś do przodu. Tylko pamiętajcie, że z miodem to jest tak, że jedna paleta to nie jest 1000 litrów, nie? To jest inaczej liczone. W przypadku miodu jedna paleta, to jeśli dobrze pamiętam, to jest 400 litrów. Dlatego wy możecie te palety ręcznie przestawiać bez używania supersiły. To samo tyczy się na przykład wełny, tylko że wełna ma 1000 litrów w jednej palecie, no ale 400 kilo. To tak to jest. Tutaj, oj, znowu bym się prawie wywalił. No ja dzisiaj jestem bardzo pośpieszalski, słuchajcie, wszystko robię w pośpiechu, bo tu naprawdę, moi drodzy, czas nas goni i dużo, dużo roboty będzie i zobaczycie, co ja tu sobie wymyśliłem. No, moi drodzy, w poprzednim odcinku już zaczynaliśmy z polem. Ja tak się mocno zastanawiałem, że się, już nie powiem co, może lepiej nie będę mówił. To już możecie sami sobie dopowiedzieć, co ja zrobiłem. Druga gleba w tym odcinku, pewnie jeszcze nie ostatnia. No tak to jest, jak się człowiek spieszy, ale naprawdę uwierzcie mi, że to wszystko czasowo mi dużo, dużo, dużo czasu zajęło. Także mega wysiłek z mojej strony, żeby to nagrać, ale myślę, że efekt będzie cieszył i to ciebie, drogi widzu, będzie cieszył i mnie również, bo ja też chcę robić rzeczy, które sprawiają frajdę, które dają tą satysfakcję, tak? Już myślę, że jeśli śledzicie moją serię, jakąkolwiek zresztą serię na moim kanale, no to widzicie, że jestem totalnym przeciwnikiem. Tak, myśleliście może, że powiem, że totalnym leniem. Nie, no moi drodzy, totalnym leniem to nie jestem, właśnie wręcz odwrotnie. Za dużo na łatwiznę iść nie lubię. No powiedzmy, że to stosowanie autoloada tutaj to już jest taka konieczność, no bo inaczej by się to nie dało. No tym bardziej jakbym miał to jeszcze tym paleciakiem czy wózkiem widłowym tutaj ładować, to byłoby to troszeczkę po prostu bez sensu. No już nie wspomnę o tym, ile miejsca musiałbym więcej na te szklarnie przeznaczyć. Także no tutaj na tego autoloada możemy oko przymknąć. Jeśli chodzi o super siłę, to sami widzicie, że no w wyjątkowych sytuacjach ją stosuję. Natomiast absolutnie nie do jakichś tam rzeczy, które by tak totalnie ten realizm psuły. No nie. To nie jest mój klimat. Zobaczcie, ile my tych palet ma. Aha. Tym razem udało mi się wysiąść. No to właśnie. To możecie już obstawiać w komentarzach, ile razy jeszcze dzisiaj się wywalę. Czy to jakiś rekordowy odcinek pod względem moich wywrotek, gleb i wszystkiego, co leci. No dobrze, weźmy się, słuchajcie, za robotę, ale odstawię sobie ten miodek, żeby no tutaj mogły nowe palety się respić. Bardzo fajna sprawa jest właśnie z tym miodem. Bardzo fajnie to nam tutaj działa. Dobra, wodę mamy w szklarniach. Zobaczmy jeszcze, jak to z wełną, bo za chwilę będzie komunikat, że brak miejsca na palety. Myślę, że już wskakujemy w taki moment, w którym przez chwilę nie przypilnuję i tej wełny już może tyle się pojawić, bo te owieczki nam już chyba już dojrzały i wszystkie dają dość dużo tej wełny. No dobra, moi drodzy, komu w drogę, temu do roboty. Ale niestety nasze owieczki też trzeba nakarmić. To już jest nieuniknione, słuchajcie. Tego nie da się pominąć. Skoro coś tam niecoś... A, bo ja tu jeszcze nie mam włączonych, kurczę, tych. Nie wiem dlaczego, coś mi się popsuło. Wyłączyły mi się cieśle, nie wiem dlaczego. Niedobrze. Może coś przez przypadek musiałem kliknąć, słuchajcie. Troszkę tej zebranej trawy, dlatego ją sobie zostawiłem. Ja, to jest taki mój pomysł, że nie chciałem, słuchajcie, po tych polach jeździć, nie wiadomo ile zbierać tej trawy. Ja sobie tą trawę pozostawiałem, bo pamiętajcie, że jeśli drugi raz będziecie w tym samym miejscu kosili, no to ta jakby kubka tej trawy będzie wam się powiększała. Pozdrawiam cię jak zwykle, mrugając światłami, drogi widzu. No nic, czas się przespać, ale to wcale nie oznacza końca odcinka, wręcz odwrotnie, moi drodzy. Przespanie się ma tutaj bardzo wiele na celu. Dobra, z kasą nie jesteśmy tak źle, bo 2 miliony. Także mrugam. I lecimy, moi drodzy, lecimy do roboty, bo no, pracować trzeba. Słuchajcie, moi drodzy, plan jest następujący. Ja to dużo też po prostu nagrywałem gdzieś, no powiedzmy, na raty i dużo wam powycinałem. W tym odcinku wyjątkowo macie naprawdę dużo z tej mojej pracy powycinane, no bo po prostu byście oszaleli, gdybyście mieli to wszystko oglądać, a poza tym nasz odcinek musiałby trwać nie wiadomo ile. Widzicie, poza nagraniem pozbierałem trawę, trawa nam już kolejna urosła i nie widać, gdzie jest pozbierane, gdzie nie. Nie będę się upierał, że wszędzie pozbierałem, nie, absolutnie nie. Natomiast
Coś nie coś trzeba owieczki niestety, moi drodzy, nakarmić, bo powiem wam szczerze, że jak czas mocno dosyć tutaj nam leci, to jest jak jest. Ale zobaczcie, pracownik nam tutaj kosi, a my się możemy wziąć za robotę. Niech kosi tą trawę, jak urosła, to niech kosi. A my się, moi drodzy, bierzemy za robotę. I tego się chyba nikt nie spodziewał, co ja dzisiaj zrobię, bo to w ogóle będzie coś szalonego, moi drodzy. Ja wspominałem o takim ewentualnym planie w poprzednim odcinku, ale to gdzieś tam w mojej głowie z czasem się rodziło i pewnie będę tego, słuchajcie, żałował. No, jest duże prawdopodobieństwo, że będę tego żałował. Niby posialiśmy, słuchajcie, ten rzepak, jeśli dobrze pamiętam. Rzepak dlatego, że chcemy oczywiście docelowo zrobić olej rzepakowy. Nie będziemy rzepaku jako rzepaku sprzedawali, bo to się nie opłaca. Mogłem tam iść jeszcze w temat ewentualnie słoneczników, bo olej słonecznikowy byłby lepszy, ale musiałbym zmieniać maszynę do siewu, bo siewnik jest inny na słoneczniki, inny tutaj na te nasze, na ten rzepak, więc sobie odpuściłem, po prostu stwierdziłem, zróbmy pierwszą rundę taką. No i moi drodzy, czy wy widzicie to? Czy wy to widzicie? Ja na pewno będę tego żałował. Ja już wiem, że ja będę tego żałował. Jak przyjdzie do zbiorów, które będę chciał zrobić na 4-5 kombajnów. 4 to jest optymalnie, 5 to już mogę się nie wyrobić. Oczywiście robiliby to pracownicy. Ja, moją rolą byłoby tylko ich opróżniać. Z tego, co próbowałem znaleźć, nie znalazłem. Może jestem jeszcze nierozgarnięty w farmingu, ale nie znalazłem przyczepy, którą można by pod kombajn podłączyć, żeby też jednocześnie była zbiornikiem na ten nasz rzepak. Przy czym, moi drodzy, no to by się też nie sprawdziło, bo myślę, że pracownicy z przyczepą to tak by tymi kombajnami jeździli niezbyt fajnie. Na razie sobie, słuchajcie, zaznaczam ten teren, jak chcę to pole ogarnąć według tego, co jest. No i tutaj jest, przychodzi właśnie nam teraz z pomocą mod, którym będę te małe drzewka usuwał. No tak, drogi widzu, możesz to krytykować, oczywiście przyjmę na klatę, natomiast z tymi popierdółkami, to wiecie, nie ma co tam się szczypać, żeby to wycinać, to po prostu nie było na to czasu. Tym bardziej, że uwierzcie mi, że samo jeżdżenie tym pługiem naprawdę jest czasochłonne. Naprawdę jest czasochłonne, a my tutaj nie stracimy tak naprawdę kasy, bo ile byśmy zarobili na tych małych drzewkach? No niewiele, no niewiele byśmy zarobili. A i tak pamiętajcie, że mamy posadzone drzewa do wycinki, więc czy jest sens, kurczę, przejmować się jakimiś tam popierdółkami, w zasadzie krzakami? No chyba nie. Wiem, że troszkę tam gdzieniegdzie już orze po tym, co wcześniej było siane, ale spokojnie, no ja to będę zbiory robił w jednym terminie. No myślę, że mi się uda to owinąć, bo to jest kwestia różnicy miesiąca wzrostów, a zazwyczaj na zbiory mamy 2 miesiące, także uda nam się, że tak powiem, drugiego miesiąca to połączyć. Mogłem pomyśleć o tym wcześniej, ale z drugiej strony pamiętajcie, że wcześniej nie miałem tyle kasy. A tu jeszcze nas będzie czekało niezłe farmienie, jak to będzie rosło, żeby uzbierać na kombajny. Pamiętajcie, 4 kombajny najmocniejsze. Jeden tam chyba 400 tysięcy kosztuje w ogóle. Także będzie co robić. Tylko nie pomyślałem o jednej rzeczy. Jeszcze pewnie wrócimy, moi drodzy, do tego wątka. No bo generalnie będę chciał sobie wybudować olejarnię i tak naprawdę to nie ma znaczenia, w którym miejscu te olejarnie będą, bo tam ustawimy akurat automatyczną sprzedaż. No i wiecie, może wróćmy do metody, którą stosowałem, będzie wam łatwiej zrozumieć, co chcę powiedzieć. Wracając do metody, którą stosowałem, słuchajcie, w poprzedniej serii, jak właśnie zrobiłem chyba z 8 pól, dwa duże, tylko że na mapie Elmkrek no to nie mieliśmy za dużej możliwości, bo tam nas droga ograniczała, no i nie mogliśmy z tego zrobić pola. Znaczy jakbym się uparł, to i pewnie drogę bym zasypał i byłoby pole, ale dobrze wiecie, że raczej w przypadku pracownika by to no nie działało, nie? To by kompletnie nie działało. Także moi drodzy, tam zrobiliśmy sobie 4 pól, już nie pamiętam, jest to na kanale, nie chcę tutaj wracać do tego, co było pół roku temu, bo naprawdę nie pamiętam, wybaczcie mi. W każdym razie pola były olbrzymie i tam było, jeśli dobrze pamiętam, żyto siane, czy pszenica była siana, po to, żeby była mąka z tej pszenicy. I tam pamiętam, że sobie bardzo fajnie
pobudowałem te młyny zbożowe w różnych, że tak powiem, narożnikach tych pól, żeby było mi szybciej z tą przyczepą jeździć i opróżniać, bo pamiętam, że jak czterech pracowników mi tam kosiło, no to był strzał za strzałem. Tak samo było z burakami, też był strzał za strzałem. No i tutaj ktoś pewnie z was by mógł zapytać, no czemu na przykład opłacających się buraków tutaj nie zasadziłem, bo można by zrobić cukier. Drogi widzu, tylko nie wiem, czy chciałbym sam cukier. To znaczy, ja bym wolał, powiem wam szczerze, jeśli już bym szedł w temat cukru, to ten cukier do czegoś musiałby mi się przydać. A do tego myślę, gdzie jest cukier potrzebny, to jest też potrzebne mleko. Tam jest dużo takich składników, produktów, które możemy wyprodukować, no mając czy to kury, czy to krowy. Ja jeszcze troszeczkę, słuchajcie, z krowami zwlekam, bo wiem, że tam naprawdę będzie do ogarniania z tym sporo roboty i przede wszystkim pamiętajcie, że do krów no to już nie będzie tak łatwo jak z owcami, bo krowom trzeba dostarczyć TMR-a, który też się tworzy z trzech składników, tak? Dodatkowo będzie trzeba dostarczyć siano, żeby je tam wyścielić, także to będzie dużo roboty, to nie będzie takie proste. No, tu sobie też oczywiście te drzewka pousuwam, moi drodzy, bo no co nam będą przeszkadzały takie popierdółki, małe, niewyrośnięte krzaki, tak już większe nie wyrosną. A szkoda, że te drzewa, które są małe fabrycznie na mapie, nie rosną. Te, które my sadzimy, rosną, a te małe nie. Ale z drugiej strony może dobrze, bo jeżeli byśmy chcieli sobie jakąś fajną rezydencję zaprojektować, no to bierzemy przez tryb budowy, sadzimy drzewa takiej wielkości, jakiej chcemy i myślę, że jest spoko. Na razie nie oceniajcie, słuchajcie, kształtu tego pola, bo ja sam nie wiem jeszcze do końca, co czynię, tak? Wiem, że to będzie rzecz, którą będziecie widzieli w tym odcinku i jeszcze pewnie w następnym będzie kontynuacja, ale wiem jedno, że będę tego z pewnością, moi drodzy, żałował. Także coś tam sobie naokoło pozaznaczałem, ale nadal to chyba nie jest to, co bym chciał, chociaż już mnie troszeczkę zaczyna przerażać to, co tutaj widzimy, więc wam może oczywiście zaoszczędzę troszeczkę i wam to mocno, mocno potnę, oprócz przyspieszania jeszcze wam to potnę, ale takie podstawy, które właśnie robię, to chcę wam pokazać. Także widzicie, jakieś takie drzewka, które nam tutaj przeszkadzają, to sobie usuwam, bo generalnie może fajny jest ten las oczywiście, nie powiem, że nie, no ale tak niektóre drzewka na środku rosnące nie są nam do niczego potrzebne. Zdecydowanie nie. Ale niestety do tematu drzewek dzisiaj jeszcze będziemy musieli pewnie wrócić, coś czuję. Miało nie być tematu drzewek przez jakiś czas, no ale tak w 100% robić wszystko z użyciem moda i usuwać, to myślę, no byłoby złe, no ale to jeszcze się zastanowię, bo tam jedno takie miejsce jest, które mi dosyć mocno, no przeszkadza. Zobaczycie, wszystko zobaczycie. Nic się przed wami dzisiaj, moi drodzy, nie ukryje, no ale pole, powiem wam, że będzie gigantyczne. Pole będzie naprawdę gigantyczne. Jestem ciekaw, ile to będzie hektarów. Tam powinno być napisane na mapie, jak się tam wchodzi. I jestem ciekaw, co my tutaj fajnego stworzymy. Natomiast bardziej się obawiam, i to jest jedyna rzecz, słuchajcie, która mi chodzi po głowie, jedyna taka, no, najpoważniejsza, to ja się bardziej obawiam, jakie to są hektary, jak te kombajny tutaj wpuścić, znaczy, który pracownik gdzie powinien orać, tak? No i co gorsza, jak ja, biedulek, będę miał opróżniać te kombajny z tego rzepaku. No ale plusem pewnie będzie to, że zobaczcie, jak raz sobie ten rzepak tu zrobimy, no to pewnie zapełnimy wszystkie możliwe młyny zbożowe, właściwie nie młyny, tylko olejarnie. I powiem wam, że całkiem możliwe, że albo wybuduję jeszcze cztery olejarnie, tak jak to miało miejsce w przypadku poprzedniej serii. Nie, w poprzedniej serii to w ogóle chyba miałem 6 czy 8 olejarni, ale to już jest inna sprawa, tam jeszcze mocno w słoneczniki szedłem. Ale oczywiście to będzie jednorazowe tournée, jeśli chodzi o te, moi drodzy, o ten rzepak. Później bym może poszedł bardziej właśnie w jakieś słoneczniki, żeby też olej słonecznikowy produkować. Ale to zobaczymy, bo to tak naprawdę, słuchajcie, wyjdzie na spontanie. Bo jeśli okaże się, że będę chciał chleb piec, no to wiadomo, że będzie potrzebna mąka. A przy okazji nam siano się przyda, więc no to wszystko się może zdarzyć. Moi drodzy, w tej serii wszystko się może zdarzyć.
A ja jestem gościem, który pomysł, o, to wygląda tak dosyć to dziwnie, no, kształty mają takie, no, szkoda, że ja teraz tutaj nie mogę, właśnie sobie zaznaczam to pole, moi drodzy, żeby jakoś tam to mieć w miarę tak rozrysowane, może będzie łatwiej z tymi pracownikami, bo jeszcze tych pracowników nie ogarniam, czemu oni są tacy, no, nie chcę brzydko mówić, że tępi, ale no, zbyt mądrzy to oni nie są, niestety. A mi by też bardzo zależało, żeby oni mi tu w pracy pomogli, żeby na przykład mogli orać pole, ale na to liczyć nie ma co. Więc niestety, moi drodzy, tak, kolejny raz was pozdrawiam, mrugając do was światłami. Wycinam, co się da. I moi drodzy, właśnie, a propos wycinania, czego się da, to wyciąłem dużo z filmu, ale dużo wytnę też teraz na filmie, bo niestety mamy miejsce, które, na które się czaiłem. Trochę czaiłem się jak szczerbaty na suchary, można powiedzieć, no ale mocno się czaiłem. W którym chciałem mieć pole. Od początku wiedziałem, że tam taka wysepka jedna z drzewami to może zniknąć. Natomiast wiadomo, małe drzewka to pousuwałem sobie modem, no ale już nie będę takich tutaj dużych, konkretnych drzew, wiecie, modem usuwał, bo ambicja by mi na to nie pozwoliła. To już nawet nie chodzi o to, ile bym stracił tego drewna, które może przecież pójść do tartaku i produkować nam meble, znaczy tartak deski, a później deski meble. Ale stwierdziłem, że to już jest moment, w którym na maszynę do drzew nas stać, przyda się na później, także już ją kupiłem, nie wynajmowałem, jest w 100% nasza, kupiona, inwestycjone, moi drodzy, konkretne inwestycjone, no i stwierdziłem, że te drzewka wszystkie tutaj, słuchajcie, powycinam, no będzie ładnych parę ciężarówek tych drzew tutaj, jak nic, bo to jak widzicie konkretne drzewa, grube, więc trochę tego będzie. I wszystkie będą w równych, fajnych kawałkach, nie to, co na początku piłą chcieliśmy. Więc ja też sobie nie chcę za bardzo ułatwiać i stwierdziłem, że skoro mam taki cel, aby pozbyć się, moi drodzy, tej wysepki, no to już zrobię to tak, jak to się mówi, po bożemu, jak należy i powycinam te drzewa, żeby był większy challenge. No bo wtedy te pieniądze, które będą mam na koncie, się pojawiały, chociażby z produkcji mebli, albo z tego rzepaku, będą na pewno, moi drodzy, lepiej smakowały. Jak widzicie, tnę to tutaj równo, rżniemy, takie z nas chłopaki, a co już wyrżniemy, wyrzucamy w krzaki. Znów mi się ta piosenka skojarzyła, przy czym akurat miałem na myśli, moi drodzy, cięcie w odcinku, że nie pokazywać wam całego cięcia, także to jest dużo, dużo pociętych rzeczy, ale przy okazji cięcia, rżnięcia drzew, jak najbardziej tak. No widzicie, trochę tego drewna tutaj się nam uzbierało, więc zawieziemy je od razu do tartaku, żeby się... Gdzie ta przyczepa? Tu jest. Dobra, okej, bo widzicie, to nie jest tak hopsiu wszystko. Jak człowiek czegoś nie używa przez dłuższy czas, a jest to gdzieś postawione, to później można się troszkę zamotać. O, tu jakieś drzewo zostawiłem na środku jeszcze. Ach, widzicie, czasem tak jest, jak się człowiek spieszy, to potem czegoś nie zauważy. Oczywiście będę tutaj w tym przypadku też używał autoloada. Jak zaczynałem w ogóle swoje początki z farmingiem, co dało mi fajny taki challenge, nie wiem właściwie jak to nazwać, fajna taka lekcja życiowa bym powiedział, adrenalinkę, to pamiętam jak w ogóle swoją przygodę zaczynałem i to była ta pierwsza seria, to pamiętam jak tam właśnie wycinałem te drzewa, wy sami zresztą wtedy w komentarzach pisaliście, żebym używał autoloada, a ja tam uparcie na początku bardzo, słuchajcie, używałem, to była chyba ta ładowarka kołowa i nią bardzo, słuchajcie, takie założyłem sobie te widły takie do nabierania drewna i twardo ładowałem, słuchajcie, na przyczepę. No, był trochę taki realizm, natomiast tutaj akurat musicie mi wybaczyć, tutaj korzystam z autoloada, bo po prostu proces tworzenia tego pola, uwierzcie, że potrafi być monotonny. I tu pewnie ktoś z was by napisał, że przecież mógłbym sobie tekstury porysować, bo na tej mapie jak najbardziej na No Man's Land jest taka tekstura pola. Wiem o tym, drogi widzu. Na tym etapie, na którym tutaj jestem, oj, trzeba było przestawić maszyny, bo pracownik nie mógł siać, a już chciałem, żeby siał. W momencie, kiedy ja tutaj się za robotę biorę, bo wiecie, tu każda chwila ma znaczenie, także to są już tak wielkie tereny, że my tu nie mamy co czekać. My mamy robotę do zrobienia, a pracownik niech tam sieje. No dobra, jakiś kształt nam się tu zaczyna tworzyć już to nieco. Tutaj też może te drzewka pousuwajmy. Zobaczymy, jaki tutaj nam wyjdzie kształt tego.
Natomiast, moi drodzy, nie, tego nie będę wycinał. Tam tylko jednorazowa akcja była. To jest za dużo tych drzew. Tutaj tej wysepki właśnie nie chciałem, słuchajcie. Tak możecie powiedzieć, że idę na łatwiznę, ale wyciąłem mniejszą wysepkę, bo ona mi przeszkadzała, bo tych wysepek parę jest i one fajnie wyglądają, więc spokojnie, nie bójcie żaby, nie będę wszystkich wysepek z drzewami tutaj usuwał, jak najbardziej nie. Parę wysepek zostanie, chyba będą trzy wysepki, jak dobrze pamiętam. Także jakiś tam plus tego jest. A pracownik niech już sobie w tym czasie robi, co pozwala mi w pewnym sensie czas zaoszczędzić, aczkolwiek mam spore wątpliwości już na tym etapie i przy tej wielkości pola, moi drodzy, czy nie lepiej byłoby dwóch pracowników do siania zatrudnić. No musiałbym jakąś maszynę pewnie jeszcze kupić, ale czy nas nie stać na to? Nas stać, co nas nie stać? Kto bogatemu zabroni? No, moi drodzy, o to pracujemy, żeby maszyny były. No myślę, że idzie to inwestycyjne, konkretne. Nie rozpieprzamy kasy, słuchajcie, na głupoty. Swoją drogą, jak widzicie, gospodarstwo się rozwija. Pole takie, maszyny, sprzęty drogie. A kurczę, Juken śpi w namiocie, moi drodzy. Ale mamy na razie czerwiec, lato. Mogę wam obiecać, że jak się zrobi zima, no to będziemy o jakimś domku myśleli, żeby chociaż taki domek był. Tylko jeszcze nie wiem, gdzie bym go mógł tymczasowo postawić, bo na tworzenie rezydencji myślę, że jeszcze przyjdzie czas. Uważam, że to będzie bardzo kosztowne, bo tam pewnie wejdzie w grę jakieś równanie terenu, jakieś różne bariery, także na to jeszcze przyjdzie czas, moi drodzy. Pewnie po swojej rezydencji chciałbym, tak jak robiłem to w poprzedniej serii, gdzieś mieć małą tą stadninę koni, jakiś stawek. Tam widziałem gdzieś na mapie stawek jest, to tam bym chętnie, słuchajcie, swoją rezydencję wybudował właśnie przy stawku. Ogrodziłbym to jakimś fajnym płotem, wiecie, taka totalna rezydencja. W poprzedniej serii tam były niedaleko tej rezydencji owce i potem winogrona siałem, sadziłem, natomiast no, z tymi winogronami to nie jest, moi drodzy, to jak hopsiup, tutaj raczej nie będę się tym zajmował. Jak widzicie, wam to dość mocno naprawdę poukruszczałem. Jest, pracownik jeździ. Jezu, aż sam oczopląsu dostałem, także wybacz mi, drogi widzu, jak też masz oczopląsu, ale staram się, żeby ten odcinek gdzieś trwał góra po 30 parę minut, a nie 2 godziny, bo naprawdę, gdybym miał wam wszystko krok po kroku pokazać, co tu robiłem, to byście chyba usnęli. Dobrze, moi drodzy, to jest jednak ten czas. Tu nie ma co zwlekać, bo to za wolno wszystko idzie. A stać już nas na to, kupmy sobie kolejną fajną maszynę. Na razie niech będzie zielona. I zatrudnijmy, słuchajcie, pracownika, żeby dalej robił sianie, bo inaczej będzie kiepsko. To jest za duże pole tutaj z jednym pracownikiem, to można na łeb dostać, moi drodzy. Więc niech siew będzie konkretny i lecimy z tematem. Nie ma co się, moi drodzy, tutaj szczypać. To tak się czaje troszkę jak z szczerbaty na suchary na to wszystko. Oj, tu jakieś problemy są, widzę, z zamówieniem palety. No ja muszę sprzedać. No widzicie, za dużo palet mam. Dobra, po co ja jadę tym traktorem w ogóle? No nic, widzowie, no widzicie, naprodukowały nam się znowu, kurczę, grzyby, kwiaty i miód. Mamy za dużo palet i nie jesteśmy w stanie nic kupić. No to jest nie fart, Stefan. Kto by przypuszczał, nie? Kto by przypuszczał, że będziemy mieli za dużo palet? W sumie mogłem pomyśleć i będę wiedział to na przyszłość, żeby mi coś nie popsuło, nie wywale się. No wywale się. Czwarty raz już dzisiaj, drugi widzu, który to już raz? Chyba czwarty, nie? Nie, żebym liczył i nie, żeby to było ważne, bo ja akurat nie chcę z nikim rywalizować, słuchajcie, ile razy się wywaliłem, bo to raczej byłby medal, nie wiem, jakiegoś z bana roku i chyba taki dostanę za to wywalanie się. Lepiej mi nie przyznawajcie, widzowie, takiego tutaj medalu. To jakaś masakra z tym wywalaniem. Natomiast słuchajcie, no nie pomyślałem o jednej rzeczy, że przecież mogłem w tych szklarniach ustawić. Tylko wtedy bym nie wiedział, kiedy są przepełnione, nie? Ale mogłem w nich ustawić nie tryb sprzedaży, bo jeszcze tego nie chcę robić, ale mogłem ustawić po prostu magazynowanie, a tu mamy na przechowywaniu. Jak mamy na przechowywaniu, to ja myślę, że farming liczy tutaj palety, które są wyplute przez te szklarnie, a nie te, które są gdzieś tam w środku. Nie wiem, tak mi się wydaje, no mogę się mylić, nie będę tutaj ważniaka i kozaka zgrywał. Jak się mylę, to mnie poprawcie. Ale pierwszy raz taka sytuacja mi się w ogóle zdarzyła. Wcześniej w serii nigdy nie miałem takiej sytuacji, że mam za dużo palet.
Nigdy, no ale fakt, nigdy tyleż. Znaczy, na upartego powiem wam, że w tamtej serii tylko były tunele foliowe i w nich truskawki hodowałem, tylko że tak, tam nie było palet, to by się mogło zgadzać. Tam nie było, słuchajcie, wyplutych palet, bo one były na automatyczne dostarczanie, na dystrybucję. I od razu leciały te truskawki, czy tam pomidory. Pomidory bodajże do pizzerii leciały, a truskawki do jakiejś chyba, dobrze pamiętam, to była piekarnia. No mniejsza o to. Mniejsza o to, moi drodzy. Nie pamiętam, no ale nawóz musi być. Dobra, także pracownik sobie jeździ, coś tam sieje, fajnie. No to by trzeba zatrudnić drugiego pracownika. Mam nadzieję, że oni sobie nie będą przeszkadzali. Nie mam pojęcia, gdzie powinien ten drugi pracownik jeździć. Może tam. Tak jak już tutaj jest poorane, no to myślę, że na drugiej części. Ale to jest naprawdę wielkie. Teraz zaczynam się bać, nie? Kochani, moi drodzy, zaczynam się bać tego, co zrobiłem. Dobra, to niech może ten jeździ w tę stronę. No zobaczymy, czy pojedzie. Pan Heniu, czy pan Zdzisiek? Nie wiemy, który to. Ale jedzie. Dobra, to my wsiadamy i orzemy. No to jest jedyny sposób, słuchajcie, żeby sobie przyspieszyć przełączanie tabem po maszynach, bo nie wyobrażałbym sobie teraz lecieć i szukać tego traktora do orania, którego nie wiem, gdzie zostawiłem, bo uwierzcie mi, to pole jest tak ogromne, ja już to naprawię, ale ładnie mi tutaj, kurczę, sieje ten pracownik. No piękna robota, widzowie, jestem z niego całkiem, słuchajcie, zadowolony, można powiedzieć, naprawdę. Szybko muszę się tu uwijać, żeby zrobić mu miejsce, bo zaraz nie będzie miał gdzie tutaj siać. Ładnie mi posiał ten pracownik, pięknie. Na razie nie mam zarzutów do ich pracy. I zobaczcie, jedzie równo koleś, raz przy razie, to już ja gorzej jadę teraz. Nie można mówić, że nie jedzie, równiutko jedzie, zorientował się, jak ma to siać. Póki co jestem zadowolony, nie mogę narzekać. Także jak widzicie, staram się uwijać jak najszybciej tutaj z tym oraniem, ale to też jest takie... Szkoda, że tego szybciej nie da się robić, ale no też czas mamy. Oj, coś tutaj poszło nie tak. Ten nowy pracownik coś nie do końca za dobry. Ale to już nie będziemy patrzeć, niech sieje jak sieje, no po prostu. Niech byle jak, ale niech sieje, tak to nazwijmy, moi drodzy. Wiem, że pewnie z czasem gdzieś mi się tam trochę przeorze to, co oni zasiali, no trudno. Ale tu chodzi głównie o czas. Ja myślę, że akurat ziarna są na tyle tanie, że jak tam połowę zbiornika tych ziaren stracimy, to się nic nie stanie. Ale też widzicie, chcę mu tu ułatwić trochę to sianie, bo koleś... Oj, ale by była kolizja na polu normalnie. Tego jeszcze nie grali, żeby kolizje na polu jakieś były. No chcę chłopowi, oj, widzicie, przesiał tak, jakbym sobie tego nie życzył. A chciałem mu ładnie, słuchajcie, przygotować, żeby na wprost leciał i siał. No może teraz mi się uda, jak mu to zaorze. Tylko, że jak widzę, że jak przelatuje, to z pługiem, to niestety ten nawóz też się niszczy, więc nie jest takie ciemne to pole. No ale trudno. Dobra, coś tam ogarnąłem, moi drodzy. Jak widzicie, no poce się z tym wszystkim strasznie, bo naprawdę jest to roboty sporo. Taki wyścig z czasem, bym powiedział. Tak, ale to pole będzie olbrzymie. Ja na razie jeszcze nie mam pojęcia, ile ono będzie miało hektarów. Niech to będzie, moi drodzy, jakaś niespodzianka. Tak, niech to będzie niespodzianka. Tu pewnie będę musiał trochę teren zrównać, bo ta górka jakaś taka, no, nie za bardzo. A, weźmy większe to pole, zrobimy, co się będziemy szczypać. Zaraz wyjdzie, że nigdzie drzew nie będzie. Nie, no, żartuję, moi drodzy, drzewa będą. Nie mam zamiaru więcej żadnych wysepek tutaj z drzewami usuwać. Absolutnie to, według mnie to fajnie wygląda. Myślę, że sobie obmalujemy tam po lewej stronie trochę. Widzicie, jak już tą jedną wysepkę z drzewami obmalowałem dookoła takimi skałkami. Bardzo fajnie to wygląda. No ale wiadomo, no to są dość duże wydatki, więc nie będziemy aż tak szaleć na razie, jeśli chodzi o kształtowanie terenu. Jeszcze sobie z tym poczekamy. Bo ja nie mam zamiaru, słuchajcie, oszukiwać. No, wiem, że ta tekstura akurat, jeśli chodzi o teksturę zaoranego pola, jest za darmo, działa, więc spoko i będziemy pewnie z niej korzystali, bo tu można ciokniku dostać, powiem wam szczerze, tak orząc, a mam jeszcze pewien pomysł, ale to być może już temat na następny odcinek, bo wpadł mi właśnie, widzowie, jakiś pomysł do głowy, wiecie, wpadł mi bardzo szalony pomysł, tylko obawiam się, jak te zbiory z takiej ilości pola
przy czterech kombajnach więcej to raczej nie ma sensu, bo mówię, ja sam bym się nie wyrobił z odbieraniem tego, oni by w większości stali. Więc więcej jak cztery kombajny, to tutaj naprawdę nie ma opcji. To jest taka optymalna liczba, no zależy oczywiście jakie pola, no tutaj jest też, zobaczcie ile będę miał jeżdżenia między jednym a drugim. O, tamten pracownik jakoś tam może, ale też tak jedzie dziwnie po tej trawie. Nie wiem czemu on tak krzywo, no ale to już może mu przygotujmy tutaj, no trudno, popsuję mu jego pracę. Pewnie się bardzo ucieszy chłop. A, już zróbmy może kształtowanie terenu w postaci takiej, że taki fajny łuk tutaj zagniemy. Tak, zaraz będziecie mnie krytykować, moi drodzy, że tak ładnie zielono było, a juk drzewa wywala. Spokojnie, spokojnie, moi drodzy, jeszcze drzew się nasadzimy, moi drodzy, o to się nie musicie bać. Oj, trochę tutaj popsułem pracownikowi jego robotę. Znowu byłaby kolizja na polu, no. Dajcie Jukenowi traktor, to albo wywróci go kilka razy w jednym odcinku, albo powoduje kolizję z pracownikiem, niczemu winnym w tym przypadku. Akurat, tak jak mówię, póki co ci pracownicy... Znaczy, no nie jest to idealne sianie, tak jakbym sobie życzył, widzicie, tu bym wolał, żeby on bardziej w prawo jechał, ale woleć to ja sobie mogę, póki on jeszcze w miarę jakoś tam jeździ i orze, to nie będę narzekał. Jak widzicie, tamten już sporo zaorał, także, znaczy zaorał, zasiał w tym czasie, w którym ja tutaj orze, jeszcze nie skończyłem swojej roboty, a gość już, zobaczcie, ile pola obsiał, także bardzo fajnie się nam ten pracownik spisuje, narzekać absolutnie na niego nie możemy, ale mam jeszcze pewien pomysł, który pewnie, moi drodzy, już zostawię na następny odcinek, bo tak jak mówiłem, będzie w następnym odcinku mega kontynuacja tego wszystkiego. Nie będziemy już więcej tutaj jakby robili, no bo to nie da się. To musi być rozbite na dwa odcinki, bo byście zasnęli. Także dzisiaj już się zbliżamy, drogi widzu, do końca wielkimi krokami. Jeszcze do orza tutaj ten kawałek, a resztę myślę, że zrobimy już w następnym odcinku, bo mam pewien pomysł, o którym się dowiecie. Więc będzie mi już tradycyjnie, drogi widzu, droga widzko, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz pod filmem, to, że komentujecie serię, które nagrywam, zostawiacie łapki, bardzo mnie to motywuje, żeby nagrywać też coś dla was, żeby was pozdrowić, żeby robić to, co wam się podoba i cieszę się, że te serie moje właśnie takie biznesowe się wam podobają. No moi drodzy, no chyba robotę na dziś już wykonałem. Jak widzicie, mogę iść sobie odpocząć. Pracownicy niech tam sobie jeszcze sieją, a resztę zobaczycie w następnym odcinku. Światłami się z wami żegnam, mrugając, pozdrawiając wszystkich serdecznie. Także kimkolwiek jesteś, uśmiechnij się, wspaniałego dnia, wieczoru, czy kiedykolwiek tam mnie oglądasz. No i do następnego odcinka, w którym będziemy działać. Cześć!